Angela ma tuż waterproof. Zero zacieków, sterczące rzęsy, rozwalone nogi. Ręce wplecione we włosy, zaciągnięte w kieckę, marzycielską twarz. I nagle, jak się nie zerwie z kanapy, jak nie poleci na aplikację, jest to jej kolejny rzyk. Teraz już nie wiem, kurwa, czym rzyknie. Chyba żołądkiem albo jakimś innym akcesorium pokarmowym. Zastanawiam się, czy jest do końca ładna. Zastanawiam się, czy jest sens brać się za nią. Czy ją nie odesłać. Czy nie powiedzieć, że zadzwonił taki, a taki telefon z biura reklamy, z biura przetwórstwa i transportu. Coś mnie kurzy. Choć zostawanie w tym ciemnym mieszkaniu jakoś mnie odstręcza. Przeraża. Wszystko więc pyski na jedną kartę. Pyski gaszy światło w dużym pokoju. Pyski zdają do toalety, gdzie odgłosy Sodomy, Gomory i sny ze natury. Ta pół przewieszona przez wany niczym czarna ścierka do naczyń żyje bez chwili odpoczynku. Między jednym a drugim wymiotem powtarza głosem cichym, prawie że błagalnym, pokornym. Szatan. I wtedy nagle, całkowicie nagle, z nie wiadomo której strony, nadchodzi istna eksplozja, istna erupcja tej dziewczyny. Ku mojemu zdziwieniu nadchodzi pokaźny brzdęk, wręcz hałas, wręcz porządne, kupione od Ruski płyty podłogowe, tak zwana glazura i terakota, sprowadzona przez Terespol za pokaźne pieniądze, teraz drży niczym osika. Idzie linkami na pranie do sąsiadów, po czym wprawia w drganie całe osiedle. Patrzę się na Angelę. Patrzę się do wanny. A tam średniej wielkości ludzkiej pięści kamień. Toczy się w stłuża do pływu! A co za mnie tu? Jestem przerażony, mamo! Całkowity brak orientacji w stanie niezustalny problem! Milion pytań do zadania Angeli, lecz nie nadarzam ich zadać, gdyż chwilę za tym głosem przychodzi kolejny, następny wymiot. Tym razem jest to deszcz kamieni drobnych. Niczym świr. No troszeczkę większy. Kurwa, takie kamienie, które można normalnie znaleźć na chodniku bez specjalnego usiłowania. Ja pierdolę, kurwa, twa mać. Księgę winę za mistrzostwo świata, no bo tak ja to widzę w formie gwiazdku. Pierdolę ten świat. Pierdolę go. Biorę manatki, pakuję je i wyprowadzam się dosłownie. Panienka z kamieniem wewnątrz. Panienka żygająca kamieniem. Kurwa! Świętwany Toto! A ja ją chciałem mieć. Przelecieć, kurwa, tę jamę brzuszną z kostką brukową. Po powiedzeniu tych wszystkich nagłych, cisnący się na usta słów, wykonujesz taki znak przeżegnania się. Co mi pozostało po mnie kariesz ministranta w kościele pod wezwaniem wszystkich zmarłych pewna skłonność do zabobonu, do odczyniania złego. Oto Angela, przewieszona pół przez panie. Lubisz kamloty, nie? Lubisz. Pyta mnie nieco podkurwiony, gdyś przez nią moje życie stało się wielkim, galopującym kanonem! Co lubisz jeść kanoty, nie? Kurwa trujące, ale pożywne! Ona nie odpowiada oczywiście. Pytam, co się za jedno? Jest mi tu histerii, ale co się za jedno? Powiesz mi, dla mnie to jest wariatkowa, nic więcej! Ona dalej nie odpowiada.
opowiada. Z niesmakiem brodzę przez ich bezwładne kończyny i nawlekam coraz to większe kamienie z czeluści wanny i wyrzucam je przez oczko na drugą stronę chodnika. Jest to o tyle nierozsądne z mojej strony, gdyż przypadkowo trafia kogoś lub coś akurat nie przychodzącego, więc... Lecz wtedy, nie mając już nerwów do konfliktu z jakimiś osiedlowymi balandami, zatrzaskuje się oknem